Pompka jest niezbędnym elementem wyposażenia kolarza górskiego, szosowego czy turystycznego, a ogólnie mówiąc, im dalej kolarz jeździ, tym bardziej oczywiste będzie, że wozi zawsze przy sobie pompkę, jeżeli nie naboje z powietrzem. Ale zapaleni kolarze, czy to górscy, czy szosowi, czy turystyczni, trzaskają kilometry, więc pompki przy sobie wożą. Dlatego właśnie dzisiaj dla Was robię test, czy też omówienie pompki firmy Crank Brothers. Pięknie wygląda w opakowaniu. Już ją testowałem, była otwarta, więc już muszę to przytrzymać, żeby się nie rozleciało. Byłem przekonany, że podam Wam model z opakowania, ale na opakowaniu nie jest napisane, jaki to model, więc wrzucam Wam tutaj. Tak jak można się zawsze spodziewać po akcesoriach, czy w ogóle o sprzęcie, Crank Brothers wygląda po prostu dobrze. Samo opakowanie już tak wygląda. No i w zestawie mamy pompkę, o której za chwilę i najwięcej odkładam ją, oraz adapter do zamontowania do roweru, który posiada rzep zamykający go. Tak się on fajnie otwiera. Tutaj mieści się pompka, to się na pompce ładnie zamyka. Zapinamy to na rzep, natomiast sam ten adapter, samo mocowanie jest mocowane za pomocą tasiemek, jak się zip tie nazywają. Takie ściągacze, paski do ramy czy do sztycy. I już Wam chciałem powiedzieć, że minusa daje za to, że trzeba sobie je dokupić, a tu patrzę pod spodem, że mi się schowały właśnie te paski. Nie wiem, czy to odpinać, bo chyba ja tego nie będę używał. Są elegancko zapakowane paseczki oraz naklejki na ramę czy na sztyce, po to, żeby nie wydawała pompka i jej adapter od włosów, ani nie niszczył nam lakieru. Bardzo fajnie pomyślane i jesteśmy z tego zadowoleni. Większość kolarzy, którzy już siedzą w tym sporcie, posiadają dwie pompki. Jedną stacjonarną, taką stojącą, dzięki której można szybko napompować jakiegokolwiek rozmiaru koła, zwłaszcza 29. Poza tym posiadają pompkę, którą mogą zabrać ze sobą na treningi, tudzież na zawody, chociaż pompka na zawodach akurat już jest chyba coraz rzadziej używana, ale jeszcze dzisiaj spokojnie na maratonach w Polsce można sobie wziąć, jeżeli nie zamierzamy przyjechać gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, to możemy trochę więcej czasu stracić na pompowanie za pomocą pompki. Zważę pompkę i tu Wam wrzucam realną wagę samej pompki oraz zestawu razem z adapterem. I krótko na temat samej pompki. Wygląda świetnie, jest wykonana bardzo dobrze. Wysokiej jakości materiały, mocny wydaje się plastik, wszystko chodzi fajnie, nie ma dużych luzów na pompce. No i kilka funkcji typowe. Pompka jest przeznaczona zarówno do wentyli typu Shredder i Presta, czyli do rowerowych i do samochodowych, oraz posiada wskaźnik ciśnienia. Jest on dosyć precyzyjny i jest naprawdę pomocny, kiedy zależy nam na konkretnym ciśnieniu przy rodzaju na przykład dętki, której używamy, albo opony bezdętkowej. Fajna funkcja, w jaką wyposażyli Crank Brothersi tą pompkę, to jest ustawienie na pompowanie dużej pojemności za każdym dmuchnięciem, albo na pompowanie małej pojemności, ale za to do wysokiego ciśnienia. W praktyce wygląda to tak. Odpowiednią końcówkę wkładamy do odpowiedniego rodzaju wentyla, jaki mamy, w tym przypadku, w moim przypadku, zawód Presta. Następnie wskaźnik ciśnienia przekręcamy do góry, w ten sposób blokując pompkę w tym położeniu, oraz pokrętło na końcu pompki przestawiamy sobie na high volume, czyli na dużą ilość powietrza pompowaną z każdym naciśnięciem pompki. Proszę bardzo, działa. Pompowanie naprawdę nie zajmuje dużo czasu i w momencie, kiedy pompowanie zaczyna już być dosyć uciążliwe, będzie to w okolicy 3 barów, pod 3 bary, około 40 PSI, przekręcamy pokrętło, zobaczcie, jak to fajnie się przekręca. Cyk, cyk, na high pressure, czyli na wysokie ciśnienie, i w tym momencie z każdym naciśnięciem pompki pompujemy, myślę, że o połowę mniej powietrza, ale jesteśmy w stanie bez większego wysiłku dopompować sobie do ilu tam chcemy, do 50 PSI, czy ile potrzeba
Wiadomo, w rowerach szosowych będziemy pompować więcej. Maksymalne ciśnienie przy tej pompce to 9 barów, czyli 130 PSI. Aha, no i to już nie muszę wam ważyć. 173 gramy według tego, ale to sprawdzimy. A ten adapter 20 gramów. Ale sobie fajnie płyną motorówką po rzece. Mogę wam zdecydowanie polecić tę pompkę. Nie należy ona do najtańszych, ale nie jest też bardzo droga. Tu wam rzucam cenę, jaką ja zapłaciłem za tą pompkę. Jedyna rzecz, która jest dosyć uciążliwa, ale no jest to uciążliwe w przypadku tych małych pompeczek, jest taka, że pompowanie nie sprawia nam żadnego trudu, ale dosyć niewygodne jest przytrzymanie pompki, tak żeby nie wyginać wentyla. Więc wkładamy jakąś dłoń między szprychy i staramy się troszkę oporować tą dłonią na szprychach, troszkę przytrzymywać sobie tutaj główkę pompki i dopompowywać. Natomiast możemy to zrobić dosyć szybko i bardzo fajnie, że możemy wrzucić do opony wysokie ciśnienie. Zatem polecam wam pompkę Crank Brothers. Przekręcamy pokrętło na high volume. Nie, przepraszam, pokręciłem to. Muszę od nowa powiedzieć.